Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Można spocząć, kto może. Bardzo serdecznie witam w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli na tę uroczystą sumę odpustową. Teraz na godzinę 11:00 jestem tutaj nowym kustoszem, dlatego proszę o wybaczenie, jeśli kogoś pominę, jeśli coś zapomnę, jeśli do końca nie poczuję się powitany przeze mnie. Także dostałem oczywiście tutaj wskazówki, kogo mam powitać, w jakiej intencji modlą się nasi drodzy księża. Także Bóg zapłać za to, że tutaj przybyliście wraz ze swoimi parafianami, czy też z nowicjatem, tutaj do naszego pięknego sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Także witam pielgrzymki, które przybyły na tę sumę. Pielgrzymka z parafii Murkowo, także z nowicjat Towarzystwa Chrystusowego z przełożonymi z Murkowa, także pielgrzymi ze Święciochowy. Witam serdecznie parafian Skrzycka Małego i Skrzycka Dużego. Witam także sztafetę z Ateńską z Kościana, biegaczy i rowerzystów, którzy właśnie też przybyli do nas i na rowerach, i pieszo, aby modlić się wspólnie z nami. Witam bardzo serdecznie wszystkie parafie leszczyńskie. Jest tych tyle tych parafii, że wszystkich tutaj napisy były, jak przechodziliście, ale nie spamiętałem wszystkich parafii, tylko tutaj sobie niektóre zapisałem. Oczywiście najważniejsza parafia to jest parafia Farna, parafia świętego Mikołaja, dlatego też witam serdecznie księdza dziekana dekanatu leszczyńskiego i jak to jest co roku, przewodniczy właśnie tej sumie odpustowej ksiądz dziekan leszczyński, ksiądz kanonik Józef Majchrzak. Także witam parafian, którzy przybyli z Gostynia, to chyba mieli najdalej wraz z Mosiną, aby tutaj przybyć, także też witam Mosinę, Goniemnicę, także i wszystkich, którzy nie są wymienieni, bardzo serdecznie was witam, bo wiem, że przybyliście tutaj pieszo, rowerami, autokarami, swoimi pojazdami. Niektórzy nawet spóźnieni przyjeżdżają ze względu na to, że jest droga zamknięta przez Sierpowo, ale przejść idzie, ale przejechać już trudniej. Także kto w powrotnej drodze chcecie się udać tam właśnie w tamtą stronę, to na pewno na pieszo przejdziecie. Także bardzo serdecznie i bardzo się cieszę z tego, że też widzę swoich parafian tutaj z Górki Duchownej, którzy tak bardzo są potrzebni w czasie tego odpustu, że ja sam bym nie dał rady tutaj tego wszystkiego ogarnąć, tego odpustu, bo nigdy tutaj nie byłem, tylko raz przyjechałem na Dzień Kapłański, ale to dłuższa historia. Także dziękuję diakonom i z parafii, nie tylko, za pomoc, dziękuję klerykom. Także teraz odczytam intencję mszy.